Witajcie, moje drogie dziewczęta. Mówię dziewczęta, bo w ostatnich 2 dniach było 100% kobiet na tym live, więc mam nadzieję, że dzisiaj również dopiszecie i będziecie. I już nie możecie doczekać się tej 5 o'clock, tej 5 po południu, w której możecie z nami razem, z nami, bo codziennie w tym tygodniu mam gościa, pić herbatę, kawę albo tak jak ja, właśnie wodę. I mam nadzieję, że Facebook już Was zawiadamia o tym, że ta transmisja jest i że też Wy czekacie. Ja sprawdzam od razu, czy się wszystko dobrze dzieje, czy jestem słyszalna, czy jestem widoczna dla Was i czy nie masz żadnych innych kłopotów. Raczej nie było codziennie, więc mam nadzieję, że też się one nie przydarzą. Słyszę siebie, więc jest wszystko w porządku. Moje drogie, jak zwykle, proszę Was bardzo, bardzo serdecznie na początek. Tutaj nadaję dzisiaj, tak jak codziennie, z live streamu, StreamYardu. W związku z tym proszę, żebyście napisały w komentarzu, że się witacie, żebym wiedziała, kto już jest, kto do nas przyszedł. Widzę pierwsze osoby. No proszę, fantastycznie. Jest Ania, dzisiaj imienniczka Twoja będzie też gościem. Wita nas serdecznie, ale za momencik gościa będę przedstawiała, tak jak zwykle chwilę, 2-3 minutki czekamy, żeby się więcej osób zgromadziło, żeby usłyszało też, kim jest nasz fantastyczny dzisiejszy gość, kolejna cudowna kobieta. Magdalena, witaj. Ania też dopowiada jeszcze, że widać i słychać. Powitajcie się w komentarzach, napiszcie też, skąd jesteście. Już wiem, że Magdalena to jest oczywiście UK, Ania to jest Olsztyn. Kolejne osoby by napisały, skąd są, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, żebyśmy wiedziały, gdzie my się pojawiamy w kraju. Mimo że wychodzić nie możemy, mimo że odpowiedzialność bierzemy i zostajemy w domach, to jednak jesteśmy w całym kraju. Karolina, witaj również serdecznie. Agnieszko, witaj także. Agnieszka z Niemiec do nas dołączyła, więc fantastycznie. Widzicie, nie tylko Polska, mimo ograniczeń zamkniętych granic, to także witają się osoby z zagranicy, więc fantastycznie, że jesteście. Oczywiście serca przysyłamy, koniecznie. Kasiu, witaj również serdecznie. Coś pięknego, że się zbieracie już. Jeszcze chwileczka, jeszcze z minutka i zapowiadam już gościa. Tak zwykle czekam około 20 osób. Jak będzie na tym live, to wtedy już gościa naszego przedstawiam, bo dla 20 osób już warto zapowiedzieć osobę, która dzisiaj jest. Chociaż wiecie tak naprawdę, ponieważ pisałam o tym e-maile dla osób, które czytają mailingi, jak również była wiadomość na Facebooku. Także dajcie znać, kto jeszcze pojawia się, z jakiego miasta, z jakiej miejscowości piszecie. Beata oczywiście UK. Ja Wam powiem taką jeszcze jedną rzecz ciekawą, że bywa mi trudno w tych dniach, no bo jednak zawsze miałam większy wpływ na to, co się dzieje z moim życiem. No i sytuacja wygląda też w ten sposób. Kasia, witaj z Łodzi. Nie z Łodzi. Przepraszam, Kasia, z obok Łodzi, poznałyśmy się w Łodzi. Gabrysia z Aten, witaj również serdecznie. I tak szczerze powiedziawszy, jestem trochę zła na to, że są takie ograniczenia, trochę się temu buntuję, no ale mimo wszystko zostaję w domu. Chociaż spacery na szczęście są dozwolone i trochę brakuje mi już ludzi. I powiem Wam, jak się niesamowicie cieszę na te spotkania nasze o godzinie 17. Naprawdę, po prostu czuję się taka dopieszczona tym, że mogę z Wami się spotkać, bo zwykle spotkania po prostu mam większą energię. I dzisiaj miałam taki dzień dosyć trudny dla mnie emocjonalnie i wiedziałam, że jak będzie 17, to ja do Was wejdę po prostu z uśmiechem, z radością na twarzy, tym bardziej, że dzisiaj fantastyczny gość, więc tym bardziej go z przyjemnością powitam. Właśnie Kasia nas dopisała, że z duńska wola, nie Łódź. Przepraszam, Kasiu, nie zapamiętałam, natomiast pamiętałam, że się poznałyśmy w Łodzi. I wiecie, też mnie bardzo cieszą takie rzeczy, które dostaję od Was w wiadomościach. Wczoraj o 1 w nocy pisała ze mną Beata Bikowska, która jutro będzie naszym gościem i dzieliła mi się rzeczami, które wychodzą w jej biznesie w tej chwili, co się dzieje, jakie osoby za nią podążają. Myślę, że to nam trochę opowie, bo rodzina królewska Wielkiej Brytanii już jest blisko na wyciągnięcie ręki Beaty Bikowskiej, więc mam nadzieję, że jutro się pochwali. Natomiast też jest to niesamowicie miłe, gdzie dostałam telefon z rana, chyba godzina, nie wiem, była 8:30 od jednej z klientek. Justyna, pierwszy live w życiu robiłam, bo uczyłyśmy się tego live'a, jej pokazywałam na Zoomie, w jaki sposób korzystać, co trzeba zrobić, żeby to jej wyszło. I jej wyszło, wiecie, i jeszcze mówiła, że ma ponad 1000 w zasięgu osób i po prostu taka zadowolona, że było kilkanaście osób na tym live'ie. Niesamowicie mnie to buduje również. No ale dobrze, jest już przekroczona 20, w związku z tym ja chciałam powitać gościa. Gościa, który też specjalne miejsce ma w moim życiu, ponieważ miałyśmy okazję poznać się najpierw online'owo, a później w rzeczywistości. Znamy się kilka miesięcy, to nie jest długa znajomość, tak jak wcześniej zapowiadałam, wcześniejszych gości to były 2-, 3-, 4-letnie znajomości, to jest znajomość kilkumiesięczna, ale bardzo sobie ją cenię za sposób kontaktu z drugim człowiekiem.
ją, bo to jest oczywiście kobieta, za to, w jaki sposób podchodzi do nas kobiet, ponieważ na co dzień właśnie pracuje z kobietami i powoduje, że ich marki są wyjątkowe i silne. Jest stylistką marki, jest marketingowcem, jest też psychologiem, więc łączy te wszystkie elementy i to, co dla mnie jest wyróżniające ją na rynku, to to, że ona zaczyna pracę z marką od pewien sposób takiej pracy coachingowej, czyli poznaje osobę, z którą pracuje o wiele szerszej perspektywie i ma szansę wtedy zaproponować rozwiązania, które są naprawdę szyte na miarę. W dodatku swoje media prowadzi w tak uroczy sposób, że ja zawsze jestem pełna takiej pozytywnej zazdrości i się mocno inspiruję tym, w jaki sposób ona komunikuje się w mediach społecznościowych. I moje drogie dziewczęta, dzisiaj naszym gościem jest Ania Dorot. Witaj Aniu serdecznie. Witaj, witaj Justyno, witajcie dziewczyny, bardzo mi miło dzisiaj tutaj być, zwłaszcza po takim powitaniu przez Justynę, przedstawieniu, serce moje rośnie. Dzień dobry wszystkim. To ja jeszcze dodam jedną rzecz, która będzie trochę robiła marketing Aniu, tobie i mi, ponieważ miałam przyjemność być gościem u Ani w podcaście w ubiegłym roku i ten podcast się ukazał. Pozwolę sobie wrzucić link do strony z podcastem, przy okazji to jest strona Ani, więc możecie też zobaczyć trochę więcej informacji związanych z pracą Ani i zachęcam Was do poznania, do przesłuchania się tej naszej rozmowy już po 17, właściwie po 18 skończymy ten live, możecie wejść, odsłuchać jeszcze podcast, bo to była też bardzo inspirująca rozmowa. Aniu, co teraz u Ciebie słychać i drogie dziewczęta też, co u Was słychać? Dajcie znać, co się u Was dzieje, jak Wy dzisiaj dzień spędziłyście, to jest takie też stałe pytanie. Ania, jak Ty spędzasz ten czas kwarantanny ogólnopolskiej, niemalże europejskiej i światowej również? No ja kwarantannę spędzam razem z moją córką. W ubiegłym tygodniu mój mąż był również w domu i pracował z domu, natomiast w tym tygodniu już wrócił do pracy i ja sama jestem na polu walki, więc muszę zajmować się córką, która ma dopiero 4 lata, więc jeszcze potrzebuje tego, żeby się nią zaopiekować, ale uważam, że jest cudowną i mądrą dziewczynką i kiedy widzi, że muszę coś zrobić, muszę pracować, no to wtedy potrafi się zająć sobą. Ale dostajemy różne zadania z przedszkola, więc też wtedy z nią siadam, realizujemy te różne rzeczy, więc też jest nam przyjemnie. No i czekamy, jak mój mąż wróci z pracy, bo wtedy ja będę mogła trochę odetchnąć i będę mogła zająć się swoimi rzeczami, bo akurat w tym tygodniu, przez cały tydzień też, oprócz tego, że dziś tutaj jestem na live'ie, to prowadzę też wyzwanie w swoich mediach społecznościowych i z dziewczynami łączę się przez Zooma codziennie o godzinie 19, więc no to wtedy też dzięki temu, że mój mąż zajmuje się córką, ja też mogę sobie pozwolić na to, żeby na takim spotkaniu być. Ale powiem szczerze, że wcale nie jest łatwo, bo na koniec dnia jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona. Zajmowanie się domem, zajmowanie się dzieckiem i pracowanie, no, jest trudne. Ja przypuszczam, że tak jak ja w tej chwili, no jesteśmy osobami, które pracują w online, dosyć mocno, pomagają kobietom budować marki w online, że w tym czasie jesteś też dosyć osobą zajętą, czyli pewnie masz sporo zleceń i dlatego być może też jest trudno sobie połączyć te role, które się nałożyły w tym momencie. Czy się mylę, czy mam rację, że to bywa teraz trudne, kiedy więcej zleceń przychodzi? Tak, to prawda, teraz jest więcej zleceń, każdy chce, ma więcej czasu, no może nie każdy, ale osoby, które zazwyczaj nie zajmują się dziećmi, mają więcej czasu na to, żeby zorganizować, pomyśleć o swojej marce, o tym jak wygląda, przyglądają się temu wszystkiemu i mówią, a teraz mam więcej czasu, to może zajmiemy się moją marką, więc tak, więcej mam przez to pracy. Aniu, powitamy się jeszcze z dziewczynami, które tutaj się właśnie uaktywniają. Dziewczyny, jeśli macie pytania do komunikacji wizerunkowej swojej marki wizualnej, to bardzo zachęcam Was do pytań. My oczywiście mamy przygotowane też schemat, może to za dużo nazwane, ale przynajmniej 3 punkty mamy przygotowane, które ważne jest, żebyśmy na nimi się pochyliły. Jeśli chcecie budować markę, która jest dla innych marką rozpoznawalną, to dzisiaj te czasy sprzyjają chaosowi, a my nie chcemy czasów tych wykorzystywać dla chaosu, tylko dlatego, żeby zbudować marki, które są rozpoznawalne, dlatego, że są spójne, dlatego, że faktycznie coś za nimi więcej się niesie. Ale jeśli macie pytania, to bardzo, bardzo chętnie na nie od Ania będzie odpowiadała. Przy okazji pytanie, właśnie nie pytanie, stwierdzenie od Ani Słowińskiej, naszego gościa sprzed 2 dni. Witaj Aniu, ciebie serdecznie i pisze, że twój Instagram jest przepiękny. Potwierdzam. Więc nie dziwię się, że robisz też wyzwanie z Instagrama i że można od ciebie się uczyć, bo od kogo innego? No właśnie od takich osób, które w taki sposób działają, jak to jest naprawdę pewnie duża nauka. Dziewczyny Ciebie witają, także Magda, Beata będzie jeszcze sprawdzała różne rzeczy, Bożena się wita, Arianka, tak po kolei Was wyświetlam, już nie będę powitywała się z każdą z osobna.
Oczywiście też super kobiety, wszystkie jesteśmy super na czacie, wy również po drugiej stronie ekranu, nie tylko my tutaj widoczne przed wami. Szczecin się melduje, Kasia, fantastycznie, że Szczecin się melduje. Monika również i Wrocław. Monika już pokazuje, że jest w maseczce, chciałam powiedzieć w opasce, w maseczce. Witam nas również, Julita z Bydgoszczy. Powitania kolejne, to fantastycznie. Aniu, jeśli chodzi o komunikację wizualną marki osobistej, to ona jest ważna. Dlaczego właściwie ta komunikacja powinna dziewczyny zainteresować i dlaczego raczej powinny teraz skupić się również na tym, nie raczej, tylko skupić na tym, żeby nie działać w chaosie, nie działać, że tutaj jedną rzecz zrobią, drugą rzecz zrobią, to wszystko jest po prostu bardzo niespójne, tylko jednak mimo takich czasów trochę w pośpiechu, trochę zamknięciu, ale powinny zadbać tą stronę wizualną marki. Jest to o tyle istotne, przede wszystkim dlatego, że patrząc na markę, która jest spójna, bardziej jesteśmy w stanie przekonać klientów do siebie. Klienci są w stanie nam bardziej uwierzyć, zaufać, jeżeli widzą ład i porządek w tym, co robimy, aniżeli wtedy, kiedy widzą chaos. Bo to, co widzą nasi klienci, patrząc na naszą markę, tak samo myślą o tym, w jaki sposób są obsługiwani. Jeżeli będą widzieć, że jest nieporządek, bałagan i jest po prostu brzydko, to pomyślą, aha, no tego samego mogę spodziewać się po tej osobie, więc wolę z nią nie współpracować, poszukam kogoś innego. Tym bardziej teraz w mediach społecznościowych, kiedy każdy ma do nich dostęp i bardzo często zdarza się tak, że kiedy ktoś zaczyna z kimś współpracę, to patrzy na to, co takiego on robi w tych mediach społecznościowych. I tutaj jest szansa na to, żeby się pokazać właśnie od jak najlepszej strony, bo bardzo często to decyduje o tej współpracy. Ja mam dużo takich klientek, które wchodzą na mój profil, patrzą, co robię i wtedy decydują się na to, że tak, one chcą ze mną pracować. Więc to jest bardzo istotne. Moim zdaniem. Tak, nawet miałyśmy wypowiedź Ani przed chwileczką, która od razu powiedziała, napisała na czacie, że podoba jej się twój Instagram, bo to jest po prostu spójne. I jeśli ty mówisz o Instagramie i dzisiaj robisz wyzwanie właśnie z Instagrama, jeśli miałabyś ten Instagram nieuporządkowany, to nie byłabyś po prostu wiarygodna dla tych osób najzwyczajniej w świecie. I dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. I są już pierwsze pytania. Asiu, dzięki wielkie za pytanie. Za chwilę do niego wrócę. Piszcie dziewczyny w ogóle pytania oczywiście na czacie, natomiast ja bym chciała, Aniu, żebyśmy teraz przeszły do pierwszego punktu. Mam przygotowane takie trzy elementy ważne w identyfikacji wizualnej marki i może pochylmy się nad pierwszym punktem, to dziewczyną przyjdą jeszcze być może właśnie pytania tego pierwszego punktu, a przy okazji może będą w ogóle inne pytania się pojawiały i myślę, że to będzie dobry start, żeby rozpocząć od tej części jeszcze merytorycznej i za chwileczkę przywołam pytanie, które tutaj Asia już do nas zgłosiła. Pierwsza część, czyli znaki i symbole w kontekście właśnie komunikacji wizualnej marki osobistej. Z czym to się w ogóle je? O co chodzi? Jeżeli chodzi o znaki i symbole, to przede wszystkim takim znakiem rozpoznawczym jest nasz logotyp, czyli to, w jaki sposób zaczynamy komunikację, po co nam służy ten logotyp. On jest przede wszystkim po to, żeby zostać zapamiętanym i żeby być w jakiś sposób rozpoznawalnym na rynku. Bardzo często nie widzimy, co stoi za daną marką, ale jeżeli widzimy logotyp, jak na przykład widzimy samą literę M i od razu kojarzymy żółtą, jest to McDonald's i wiemy, co z tą marką się kojarzy. Więc trzeba pamiętać o tym, że logotyp to nie tylko sam znak, ale logotyp to przede wszystkim skojarzenia, które idą za daną marką. Bardzo często spotykam się z tym, że kobiety w ogóle ludzie chcą mieć logotyp, zaczynają działalność, chcą mieć swój logotyp, bo uważają, że on jest tak ważny. To prawda, on jest ważny, ale uważam mimo wszystko, że nie od tego zaczyna się budowanie swojej marki, bo jakby to jest drugorzędna rzecz. Trzeba najpierw zbudować swój wizerunek, swoje wartości, pomyśleć o tym, co chcemy komunikować przez ten znak, przez ten symbol, który będziemy prezentować światu, bo po to go prezentujemy światu, żeby ludzie dzięki niemu myśleli o tych wartościach, które chcemy zakomunikować za pomocą właśnie tego znaku. I logotyp jest istotną rzeczą, natomiast pamiętajcie, że nie od tego zaczynamy budowanie wizerunku. Słuchajcie, że o tym mówisz, bo ja bardzo często mam też takie spotkania z moimi klientkami, bo przecież teoretycznie jesteśmy dla siebie konkurencją na rynku, natomiast na szczęście współpracujemy z sobą i to nie jest taka konkurencja, która się zjada i ja nawet chyba takiej konkurencji nie mam na rynku, żeby z kimś w negatywnym sposób działać. Natomiast to tak sobie właśnie myślę, że klientki trafiają, one chcą tego logotypu. A ja mówię, kurczę, ten logotyp ma być symbolem czegoś więcej niż tylko kółkiem i kwadratem, który narysujesz, po prostu. On jest czymś więcej i często też widzę, że logotyp jest w ogóle wymówką przed działaniem. Czyli nie będę miała logotypu, nie będę działała. Tak naprawdę możesz działać bez logotypu,
w sposób też już spójny, a logotyp będzie powstawał z czasem, bo tak jak Ania, ty właśnie mówisz, on zawiera coś więcej niż tylko ten znaczek graficzny w sobie. Dokładnie tak. On ma nieść ze sobą nasze wartości, ma pokazywać to, jacy jesteśmy autentyczni, bo przy budowaniu marki, tak jak zapewne podejrzewam, że wiecie, bo tutaj jak z Justyną jesteście tyle czasu, a Justyna jest świetnym ekspertem od marek osobistych i od budowania marek, no to marka jest tym, co jest w środku, w tym pudełku, tak? Jeżeli pomyślimy o sobie jako o pudełku, to co w środku w nim mamy, bądź też to, co ludzie o nas mówią, kiedy wyjdziemy z tego pokoju i jaką markę wtedy tworzymy. I tak naprawdę to jest najistotniejsze. Natomiast ten logotyp to jest dodatek do tego. Ale ponieważ dziś rozmawiamy o identyfikacji wizualnej i o tym, dlaczego to jest ważne, to uważam, że jeżeli już zaczynamy myśleć o tym logotypie, to warto, żeby przyłożyć się do niego, żeby on faktycznie był miły, spójny dla oka i żeby był łatwo przede wszystkim do zapamiętania, bo nie chodzi o to, żeby logotyp był jakiś rozbudowany. Jaki jest cel logotypu? Cel jest taki, żeby ludzie go zapamiętali i żeby go kojarzyli. Im prostszy będzie, tym łatwiej będzie ludziom go odtworzyć i tym łatwiej ludziom będzie go zapamiętać. Im więcej będzie miał różnych dodatkowych elementów, będzie trudniejszy do zapamiętania i może zginąć w tłumie. Więc ważne jest też to, żeby myśleć o prostocie w momencie, kiedy decydujecie się na swój własny logotyp. To jest taka moja filozofia przy budowaniu wszelkiego rodzaju projektowaniu logotypu. I myśląc o logotypie, to tak, może to być tylko i wyłącznie sam tekst pisany, ale może to być również symbol, który zawrzemy w tym logotypie. No i teraz, tak jak ja pracuję, tak jak Justyna powiedziała na początku, pracuję na początku metodą coachingową, czyli szukamy tych wartości, wyróżnika w ogóle marki i dopiero na podstawie tego myślimy, jaki to ma być symbol. Żeby on był ponadczasowy, żeby on był związany z osobą, dlatego że uważam, że warto jest tworzyć takie marki, takie identyfikacje, z którymi osoba, która je tworzy, będzie bardzo związana i będzie podekscytowana i dumna z tego, że właśnie taką markę wizualnie tworzy. Ja pamiętam, kiedy tworzyłam swoją pierwszą firmę Dreamrise z papeterią ślubną i wymyśliłam logotyp, akurat wtedy to był balon, i po kilku latach zmieniłam ten logotyp i pamiętam, jak zmieniłam ten logotyp, on teraz wygląda zupełnie inaczej, to czułam codziennie ekscytację i tak patrzyłam na niego i byłam dumna z tego, co za sobą niesie ten logotyp i jak on wygląda i w ogóle jaką tworzy markę. Więc ważne jest to, uważam, że ten logotyp może spowodować to, że będziemy czuć się jeszcze lepiej. Też, ja też tak uważam, tutaj jesteśmy właśnie zbieżne w zakresie logotypu. Czy są jeszcze jakieś inne symbole i znaki dotyczące marki osobistej, które warto brać pod uwagę poza symbolami związanymi z logotypem? Tak, oczywiście, możemy wykorzystywać wszelkiego rodzaju inne symbole, które będziemy wiązać z marką, które wymyślimy sobie do marki. Na przykład, jeżeli tak jak u mnie w logotypie jest ołówek, natomiast oprócz tego mam różne symbole, które są rysowane tym ołówkiem, czyli wiążę ściśle ten ołówek z rysunkiem. I moimi symbolami są różne elementy, które są po prostu narysowane, ale ponieważ uważam ołówek za taki element magiczny, dlatego że dzięki niemu można stworzyć bardzo wiele, taki też mam przekaz i w związku z tym moimi takimi dodatkowymi symbolami jest różdżka, jest magiczny pył, są gwiazdy, czyli to są takie moje symbole, symbole mojej marki, które pomagają mi w tym, żeby ten przekaz był jeszcze bardziej spójny z tym, co robię. I oprócz tego stosuję bardzo dużo elementów takich szkicowanych, które zamieszczam na swoich grafikach, więc jest to też dodatkowy symbol, ale też taki znak rozpoznawczy, że to ja właśnie jestem i że to jest moja marka, więc warto wymyślać takie symbole, które będą kojarzyły się z marką i kiedy osoby to zobaczą, od razu będą wiedziały, oho, tak, to ona, wiem, że ona za tym stoi i warto jest też takie symbole wymyślić, a skąd te symbole powstają? Także z tego, właśnie z tej rozmowy o historii,
bo tutaj jest ważna historia marki, historia osoby, która ją tworzy. I jeżeli dobrze poszukamy w swojej historii, ze swojego życia, tego, co jest dla nas ważne, znajdziemy również symbole, które są istotne, które chcemy pokazać, bo symbol wiąże się z tym, co jest dla nas ważne. Oczywiście można próbować iść za trendami, jeżeli teraz na przykład są modne, nie wiem, monstery, czy jakieś rośliny, czy trójkąty, czy kwadraty, czy cokolwiek, i można próbować tak to robić, tylko to nie będzie ponadczasowe. To po prostu dziś przeminie, tak, jutro przeminie, dziś jest i jutro przestanie być to modne. Albo widzę też bardzo dużo marek takich, które kopiują pewne schematy i jeżeli są modne na przykład te monstery, to bardzo dużo ich widzę u różnych osób. I w pewnym momencie to po pierwsze nie jest autentyczne, a po drugie staje się nudne i przede wszystkim jest mało zapamiętywalne i przez to też mało rozpoznawalne, więc warto zajrzeć do swojej historii, nie bać się tego, po prostu pokazać też w swojej marce, którą budujemy, pokazać siebie, swoją wartość, swoją historię, swoją inność, do czego ja zawsze namawiam swoje klientki, bądź sobą, bądź autentyczna, nie bój się tego, że jesteś inna, że jesteś dziwna, bo właśnie to jest twoją wartością i te rzeczy warto jest pokazać także w symbolach. Tak, myślę, że ta nasza praca i Aniu twoja i moja, to duże znaczenie w niej ma ten moment przed rozpoczęciem komunikacji marki na rynku. Czyli ten moment, kiedy możemy spotkać się z klientką jeden do jednego i wydobyć tą historię, bo często jak obserwuję dziewczyny, które są moimi klientkami i myślę, że niektóre, które miały ze mną do czynienia, a są dzisiaj tutaj obecne, bo widzę swoje klientki również na tym czacie, to potwierdzą, jak przełomowe niektóre są odkrycia, które robią w swojej historii, jak bardzo się mnie doceniały, jak niektóre elementy, które uważały, że są takie obok, są nie do komunikacji innym, tak jak powiedziałaś, tej swoją dziwność nawet, żeby pokazać światu, to okazuje się, że to może być bardzo mocna przewaga konkurencyjna. Więc ta historia jest naprawdę początkiem i za historią będą prawdopodobnie podążali inni, dlatego że produkty, usługi, no sorry, na świecie już większość rzeczy została wymyślona, natomiast nikt nie wymyślił nas z naszymi kompetencjami, umiejętnościami, z naszym doświadczeniem, z naszą po prostu historią. To tworzymy sami i ona zawsze będzie miała przynajmniej jeden element unikatowy w stosunku do tego, co mają już inni na rynku. Dziewczyny, jeśli macie pytania, to bardzo chętnie na te pytania czekamy. Tutaj jeszcze są takie wypowiedzi, bo dotarła do nas Ewa, która już jest i uczy się. Przy okazji notatnik, tak, w rękę by się przydał i długopis, notatnik może z boku na biurku, natomiast długopis, bo tutaj Ania bardzo zawsze dużo daje rzeczy, informacji takich, które warto wykorzystać przy budowaniu własnej marki. Natomiast Kasia z kolei twierdzi, że kiedyś był taki serial dla dzieci, Zaczarowany ołówek, i fajnie się kojarzy, więc takie masz dodatkowe chyba skojarzenie, pewnie już ci wiele osób o tym mówiło. Ale to właśnie jest z tego, to jest właśnie moja historia, wynika z Zaczarowanego ołówka, bo jako dziecko zawsze marzyłam o tym, żeby taki ołówek mieć i ta historia była dla mnie tak ważna, że pomyślałam o tym, że ojej, no teraz każdy z nas taki zaczarowany ołówek ma właściwie w sobie, bo tym ołówkiem są nasze ręce, jest nasz umysł i możemy wszystko wyczarować, czego zapragniemy. I w związku z tym ten ołówek znalazł się w moim logo i te gwiazdki, które symbolizują tą magię, jaką niesie ze sobą zaczarowany ołówek, więc świetne skojarzenie. Mamy jeszcze komentarz Julity, że ona tak uwielbia swój logotyp, jest bardzo jej, że nawet go tatuowała. Ja widziałam faktycznie tatuaż Julity, która zrobiła sobie na ręku z logotypu swojego, więc zobaczcie, jak można bardzo mocno to zamiać się z własną marką. Jak się poczuje ten znak graficzny czy graficzno-słowny, to nawet możemy go sobie tatuować. To taki trochę historia też różnych brandów, które są popularne na świecie, typu Apple. Niektórzy mają też jabłuszko wytatuowane, tak blisko są tak z tą marką, tak się mocno z nią utożsamiają. Więc jakby cudownie, jeśli wy możecie również tak mocno utożsamiać się z własną marką. Ania, to jest pierwszy element. Jeszcze mam pytanie Asi, które minęłam wcześniej, a myślę, że to jest taki moment, który można go je zadać, chociaż właśnie do tego pytania poniekąd będziemy przynajmniej trochę przechodzić w drugim module naszej rozmowy, bo Asia zadaje takie pytanie. Pozdrawia nas z Bilinowa, witaj Asiu i pozdrawiamy również. I ma pytanie, jak bardzo ważny jest wygląd w komunikacji wizualnej, wygląd podczas transmisji live, w filmikach na YouTube. Ja jestem bardzo surowa względem swojego wyglądu i zastanawiam się, czy nie za bardzo. Czy jak to bardzo jest znaczące? Ja uważam, że jest to istotne i że nie trzeba się obawiać tego, że można przesadzić i że to jest za wiele. Spójność to jest zawsze spójność i jeżeli możemy wykorzystywać te elementy we wszystkich mediach społecznościowych, to uważam, że świetnie. Im bardziej jesteśmy spójni, tym lepiej. Ja też zawsze
jeżeli występuję, czy gdziekolwiek idę, spotykam się z klientkami, zawsze zakładam na przykład ubrania w kolorach marki, dlatego że jest to dla mnie ważne, albo takie dodatki, jak mam tutaj dziś kolczyki w kolorze marki, bo jest to dla mnie ważne i myślę, że nie można przesadzić. Warto jest to stosować i wtedy jeszcze ten przekaz jest bardziej taki prawdziwy, autentyczny, aczkolwiek pojawia się czasem tak, że ktoś wybiera jakiś kolor, który nie jest jego i mówi do mnie tak, słuchaj, ale to ja teraz mam się ubierać w taki wściekły róż, ja nie czuję się w tym kolorze. No i wtedy się pojawia problem, więc warto jest też budować taką markę, która będzie z nami spójna i to jeżeli się decydujemy na jakieś kolory, no to żeby to też były nasze kolory i elementy, z którymi się czujemy dobrze. No właśnie, bo drugim modułem naszej rozmowy, tak jak sobie przygotowałyśmy wcześniej, to są te kolory. I tutaj pytania już też padają, więc ja wrzucam te pytania też, żeby pokazać. A co z kolorem? Jeszcze są pytania dotyczące logotypu, ale to w momencie, kiedy pokażę, tylko skoro o kolorze mówimy, to w tym momencie. To pytanie jest oczywiście od Beaty. Pochwalę się pytaniem, które jest Ani do mnie, bardziej, że logotyp ja pomogłam stworzyć, też się Ani bardzo podoba. Ania Słowik, jestem Słowik gdzieś tam, słowińska, po prostu się znalazł w tym logotypie w takim fajnym wymiarze. I teraz właśnie kolory. Dobry tip z tym kolorem w ubraniach i dodatkach. Ja jeszcze może tylko dodam do tej transmisji na live. Zobaczcie dziewczyny, dzisiaj jak po pierwsze Ania wspomniała o tym, jak wyglądamy. Ja też mam kolor żółty, więc zawsze kolor żółty. Natomiast zobaczcie, w jaki sposób Ania ma ułożone dzisiaj komunikację wizualną, jak patrzycie na nią w tym okienku małym. Jak widać za nią z tyłu moonboard, na którym są różne wycinki, które też są zgodne z kolorem jej marki. Z tyłu też stoi, powinnam tak pokazywać, tutaj masz z boku, obok stoi komputer i to wszystko też jest spójne. Wiemy, że mamy do czynienia z graficzką, więc nie tylko kwestia koloru, ale także tego, w jaki sposób mamy zaangażowaną całość dookoła siebie. Jest istotne, lepiej nie pokazywać jednak bałaganu, skoro chcemy być marką traktowaną poważnie. Ja też jestem dzisiaj w takiej sytuacji, w takim tle, które często widzicie właśnie w pokoju, gdzie ten pokój jest uporządkowany, jestem w salonie, więc on jest w miarę elegancki, przynajmniej mi się wydaje, że jest elegancki. I to samo dotyczy jeszcze jednej rzeczy, takiej komunikacji wizerunkiem, nie tylko kolorem, ale tego, jak my dzisiaj wyglądamy. Jak Ania wygląda dzisiaj, jak jest świeża na twarzy, jak ma ładny, delikatny makijaż, jak mówię o tych ozdobach, które ma przy okazji kolczyków, jak ja Ani dzisiaj przed wejściem mówiłam, że mi się chce te live przychodzi, a przynajmniej mam jeden pretekst w ciągu dnia, żeby zrobić pełny makijaż, bo naprawdę pełny makijażu też jestem. I nie zawsze do klientów jestem tak pełny makijażu, spotykam się jeden do jednego, jak na spotkaniach właśnie z Wami. Te wszystkie elementy są bardzo ważne. Natomiast wróćmy w takim razie do koloru, bo zaczęłaś, a później przejdziemy jeszcze do tych komentarzy dziewczyn. Dziewczyny, pamiętajcie, czat jest dla Was. Możecie tutaj na tym czacie zadawać pytania, dzielić się własnymi inspiracjami. To wszystko jest dla Was, bo to takie spotkanie po prostu przy kawie, herbacie, bo tak jak u mnie przy wodzie. Co z tym kolorem? Kolor jest bardzo ważny w komunikacji marki. Bardzo istotny dlatego, że kolor jako pierwszy jest dostrzegany przez człowieka i na niego ludzie bardzo często w sposób nieświadomy zwracają uwagę. Dlatego warto jest to wykorzystać i świadomie wybrać kolory. Kiedy decydujecie się na wybór koloru dla waszej marki, trzeba pomyśleć o tym kolorze w trzech aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, oczywiście jaki kolor wy lubicie, no bo jeżeli tworzycie markę, no to wiadomo, musicie dobrze czuć się z tym kolorem, musicie go lubić i no, ważne jest, żeby się dobrze wam pracowało. Ale nie jest to najważniejszy aspekt, dlatego że drugim bardzo ważnym aspektem jest wasz klient i to, co jest dla niego istotne. Jeżeli na przykład waszym klientem są mężczyźni i wybierzecie kolor różowy, no to może się okazać, że mężczyźni do was wcale nie przyjdą, dlatego że pomyślą, że to nie jest dla nich produkt czy też usługa. Dlatego warto też jest patrzeć na klienta, zobaczyć co on lubi, jakiego rodzaju kolory on lubi, jakimi markami się otacza. To też się robi w całym takim researchu, który się przeprowadza też na początku, wybierając te kolory dla marki. No i trzecia rzecz bardzo ważna przy wybieraniu kolorów dla marki jest odpowiedź na pytanie, jakie emocje i wrażenia chcecie wywołać na waszym kliencie. Dlatego że tak jak wspomniałam na początku, emocje są podstawą, domeną tego, jakie są wywoływane przez emocje i mają taką dużą siłę rażenia, dlatego warto jest to wykorzystywać i dodawać takie kolory, które właśnie te
wrażenia będą wywoływać. Ponadto, myśląc też o kolorach, warto też spojrzeć na nie z perspektywy takiej, z jakimi wartościami kojarzą się te kolory. Jakie są wartości Waszej marki i jakie wartości niosą za sobą konkretne kolory. Za to odpowiada psychologia kolorów i każdy kolor ma swoje inne znaczenie. Też oprócz tego, że one są uwarunkowane kulturowo, bo w różnych kulturach dany kolor może mieć nieco inne znaczenie, ale też w ostatnim czasie, kiedy mamy tak dużo mediów i dużo reklam i marki tworzą różnego rodzaju przekazy, to kolory zaczynają nam się pojawiać też w inny sposób. Na przykład spójrzcie, kolor fioletowy. Wcześniej był to kolor bardzo duchowy, eteryczny, związany z duchowieństwem, z władzą, z pieniędzmi. Natomiast teraz, oprócz oczywiście tych domen, kolor fioletowy wielu osobom kojarzy się po prostu z Milką, bo Milka zrobiła taką robotę, że to jest jej kolor, to jest jedna marka, a druga marka od koloru fioletowego to jest Play. I teraz w zależności od tego, jakie wartości niesie ze sobą ta marka, czy to Play, czy Milka, w taki sposób też możemy postrzegać ten kolor. Czyli jeżeli myślimy o Play, możemy myśleć, że jest to kolor kreatywny. I właśnie z fioletem jest kreatywność, tak? Bo Play też tak komunikuje swoją markę, pokazuje też młodość w swojej marce. Natomiast myśląc o Milce, możemy pomyśleć o rodzinie i o przyjemności, więc wówczas ten kolor może też nieść takie znaczenie. Więc trzeba patrzeć na kolor z różnych perspektyw, ale warto jest właśnie go wykorzystywać w swojej marce. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli decydujecie się na kolory określone w swojej marce, to warto jest ograniczyć się do 3 kolorów, żeby też tych kolorów nie było za dużo, bo jeżeli będzie ich za dużo, no to też tracimy na tym przekazie, bo jeden kolor jest w stanie wywołać jakąś emocję, ale jeżeli tych kolorów będzie 10, no to pojawi się galimatias i nie ma jasności w komunikacji. Dlatego 3 kolory, myślę, że to jest takie maksimum. Można oczywiście stosować też różne tony danej barwy i wtedy wyjdzie nam tych kolorów więcej, ale jakby tych podstawowych kolorów w marce uważam, że do 3 powinniśmy się ograniczyć. Chociaż jeszcze jedna teoria mówi, że 3-5 to też jest ok. Więc jakby jeżeli jest do 5, to też błędu nie ma. No ja też uważam, że w ramach tych kolorów powinien być taki jeden kolor, który jest skrajny, jest inny, którym podkreślamy ważne elementy, na przykład przyciski różnego rodzaju, żeby one były bardziej widoczne, rzucały się w oczy, więc też potwierdzam, że kolory, zwykle również robię 3 kolory, jak rozmawiam z klientami i ten kolor uzupełniający, który ma być kolorem skrajnym, z innej palety barwnej, i to się sprawdza przynajmniej, więc mam nadzieję, że również dziewczyny tak jak stosują, to mają efekty z tego, że są te elementy skrajne, kołem zaznaczone zupełnie inne i widoczne. Natomiast wracam do pytań, bo tutaj pytań się posypało bardzo, bardzo dużo. Jeszcze dojdę do pytań, które były wcześniej przy okazji logotypu, bo one też się pojawiły. Monika, więc tak teraz połączę, Aniu, dwie rzeczy, już ten moduł pierwszy z modułem drugim. Monika, ja mam kłopot z uwagi, że moim logotypem obecnie jest samo imię i nazwisko. Myślę o jakimś symbolem, na przykład nożyczki, choć w krawiectwie jest już sporo takich w obiegu. Monika jest właśnie krawcową i stąd. Monika, nie wiem jak myślisz, natomiast Ania też tutaj powiedziała, był taki moment, że może być logotyp zbudowany z samego imienia i nazwiska, w odpowiedniej czcionce oczywiście. Tak, tutaj istotą jest to, jakiego rodzaju czcionkę stosujemy. Poza tym możemy stosować też różne zabiegi w fontach, dlatego że możemy, nie wiem, ukryć jedną linijkę, no, po prostu pobawić się fontami. Teraz mamy tak olbrzymi wybór czcionek, że warto jest z tego korzystać i warto jest pokusić się o poszukanie takich zupełnie innych czcionek, zapłacić za nie. No i wtedy będziemy się faktycznie wyróżniać, no bo jeżeli są takie fonty często używane i one się powielają, no to jeżeli napiszemy takim no, tradycyjnym jakimś fontem tylko swoje imię i nazwisko, no to jest szansa na to, że się wyróżnimy bardzo marna. Więc warto jest szukać fontów różnych, płatnych na stronach, gdzie takie fonty można kupić.
Też to potwierdzam jak najbardziej. To też daje unikalność Twojej marce, że jeśli zapłacisz za font, masz małe szanse, że na rynku pojawi się po raz kolejny taki font, bo jednak te fonty troszeczkę kosztują. Nie mówię, że zawsze są bardzo drogie, ale jednak jest to jakaś już inwestycja, na którą nie każdego stać. Julita, dobry tip z tym kolorem w ubraniach i dodatkach. Julita, zobacz na Anię, zobacz na mnie. Ja dodam jeszcze taką jedną rzecz, że mi się zdarzało, nie wiem, Aniu, jak u Ciebie, być na różnego, zawsze na wystąpieniach publicznych jestem właśnie z elementem żółtego koloru, tego ciepłego żółtego i zdarzało mi się już niejednokrotnie, że sobie właśnie po tym kolorze mnie rozpoznają, że jeszcze mniej wątpliwości mają czasami, czy to ja, czy nie ja, ale jak zobaczą ten żółty kolor, to wie, to już jest Justyna Kopeć. A i naprawdę czasami z zabawnych sytuacji dochodzi właśnie na różnego rodzaju eventach, ale też to jest taki kolor, który po prostu już się kojarzy ze mną i osoby wiedzą, że ten kolor będzie gdzieś obok, łącznie z tym kolorem, który teraz macie widoczny w naszych napisach, podpisach, to jest taki, nie wiem, bo to nie jest czerwony, nie jest to fuksja do końca, taki bordowy kolor, więc to taki dodatkowy kolor u mnie w mojej palecie, jeszcze mam granatowy kolor, więc faktycznie natomiast ten żółty jest tym wyróżniającym właśnie w ubraniach, przy czym ja wcale nie mam tak dużo ubrań żółtych, natomiast mam takie ubrania, które są znaczące i widoczne. Aniu, jak to jest u Ciebie, też osoby Cię poznają po Twojej kolorystyce właśnie? Tak, u mnie jak spotykam się z osobami, czy na wystąpieniach, czy z klientami, to zawsze mówią, oho, tak, to wiadomo, wszystko spójne z kolorem marki, więc też ludzie kojarzą, jakie są kolory mojej marki i też wiedzą, że to jestem ja, patrząc na to, jak jestem ubrana, więc uważam, że jest to istotny element też budowania swojego wizerunku. Dokładnie, rzucam kolejne komentarze od Lucyny, gratulacje dla Was obu. Asia podziękowała za wypowiedź wcześniejszą a propos tego właśnie wizerunku, o którym mówiłaś w kontekście live'ów na przykład. Ania dopowiedziała jeszcze zdanie dotyczące słowika w tym jej logotypie, ponieważ ona jest też od budowania pewności siebie, od wiary w siebie kobiet, więc daje kobietom po prostu skrzydeł i logotyp jest zgodny z jej misją. Natomiast Monika jeszcze jedną rzecz wniosła, tym razem logotyp nie osobisty, raczej tylko logotyp firmy, może jakaś fajna podpowiedź z logotypem dla sprzedaży materiałów do drukarek, tonery i tusze i artykuły biurowe, ta część pierwsza jest zdecydowanie przewodnia, jak tutaj można by mnie widzieć? Powiem tak, jeżeli patrzymy na branżę i to czym się zajmuję i jeżeli tylko tym będziemy się kierować, to może być trudno się wyróżnić. Tak na przykład, jeżeli są fotografowie i każdy z nich ma aparat w logo, no to sposób na to, żeby się wyróżnić, jest trudny. Dlatego ja bym nie szła w tym tropem, że jeżeli zajmuję się sprzedażą tonerów i drukarek, to w logotypie będę mieć drukarkę, czy też kropki, czy farby pokazujące na to, że to są tonery oferujące różne kolory. Ja jestem raczej daleka od takich prostych skojarzeń. Lubię coś, co jest coś głębszego, coś niedopowiedzianego i żeby w ten sposób zaciekawić odbiorcę, pokazać mu się. Natomiast nie do końca musi to być tak dosłowne. Więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, z czym można połączyć ten logotyp, dlatego że musiałabym bliżej poznać Twoją historię, porozmawiać z Tobą i jestem pewna, że wtedy udałoby nam się znaleźć coś, co mogłoby być tym znakiem przewodnim. Także Monika, ja zapraszam Cię, przejdź na stronę internetową Ani, podawałam ją wcześniej, ale teraz jeszcze wrzucę Aniu link do Twojego fanpage'a i po prostu umów się z Anią na konsultację, dowiedz się, jakie to są ceny ewentualnie takiej usługi i myślę, że Ania tutaj będzie dobrą osobą, która pomoże Ci odkryć tą Twoją unikalność na rynku, więc zachęcam Cię bardzo serdecznie. Natomiast Asia wróciła do tego jeszcze pytania a propos wizerunku, bo ona zwraca uwagę na wszystko i ciekawa jest, czy taki zwykły widz też to widzi. Czy to świadomie notuje? Asiu, odpowiem Ci tak, widzowie też to widzą, w jaki sposób prezentujemy się. Tak jak Wy nas obserwujecie, różne rzeczy, jakbym tutaj miała chaos z tyłu, to byście to jednak wypunktowały mi. Miałam kiedyś sytuację taką, dodam od siebie ze swojej historii, że musiałam przełożyć live z dnia na dzień, wiedziałam, że z tego dnia wracam ze szkolenia i będzie mi trudno ten wejść, ale chciałam zrobić, żeby już kompletnie nie odwoływać. No i weszłam lekko potargana i szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałam tylu komentarzy prywatnych, wiadomości, jak właśnie po tym live'ie. Nie o to chodziło, że ja byłam mocno potargana, tylko po prostu weszłam, włosy były takie nieupokładane i trochę się błyszczałam, bo nie zdążyłam przypudrować sobie twarzy. Tak jest, jesteśmy za nią zmatowione, więc faktycznie zwracają uwagę na osoby na takie szczegóły, więc
tutaj trochę wychodzimy już poza temat dzisiejszego live'a, ale takie rzeczy, właśnie się potargałam, jak to, czy się błyszczysz, czy nie, też jest widoczne i osoby dobrze, jak to zauważyłam w wiadomości prywatnej, gorzej, jakby to napisały na czacie, w szczególności tak jak my z Anią zajmujemy się komunikacją wizualną, marki również, to musimy o to bardzo, bardzo dbać, ale wy również. Przechodzę dalej, przepraszam Aniu, wcześniej dopuściłam do głosu, w tym kolejne komentarze. Julita, ja celuję piękno, dlatego mam strzałeczkę i malinową kropeczkę w ramach moich inicjałów. Julita, ta dziewczyna, która ma wytatuowany swój logotyp. Magda. Ania, Magda to jest dziewczyna, która pracowała w domach mody Alexandra McQueena, Vivienne Westwood, więc na co dzień mieszka zresztą w Anglii. I tym kolorem pewnie i też taką wizję łączenia różnych rzeczy ma, tym bardziej, że też jest projektantką mody. Napisała tak, że Justyna ma na sobie kolor żółty, to zauważyłam, ale nie wpadłam na to, żeby pokazywać się w kolorach z moim logo. Muszę zmienić kolorystykę, bo logo bo nie noszę złota, a ten kolor mi najbardziej pasował do logo. No często właśnie tak jest, że logo gdzieś tam, to jest ten case chyba, jak logo projektujemy, zanim pomyślimy o tym, co my chcemy w tym logo zawrzeć, prawda Aniu? Dokładnie tak, zanim pomyślimy, co jest tak naprawdę dla nas ważne, bo wtedy logo jest moim zdaniem też mało autentyczne. Warto jest pomyśleć o tym całościowo i podejść do tematu głębiej i poszukać tego. I wtedy jest się zadowolonym z tego, jakie jest logo, ale też jeszcze wracając do tego w kolorze logo, bo to nie musi być zawsze tak, że logo jest w jakimś kolorze. Ja na przykład lubię logotypy czarne i one wcale nie muszą zawierać żadnego koloru, ale to nie znaczy, że marka jest czarna, czy marka jest biała, bo nie ma żadnego koloru. Nie, bo kolory dodajemy w marce w przekazie wizualnym, czyli tak jak Justyna powiedziała, różnego rodzaju przyciski na stronie internetowej, czy dodatki, jeżeli chodzi o zdjęcia, o materiały drukowane, które mamy dla klientów, teczki, wszelkiego rodzaju rekwizyty, wizytówki, to tam wtedy możemy zawrzeć ten kolor i on wcale nie musi być związany z logotypem, bo czarny logotyp również jest piękny i to, że jest złoty logotyp, to wcale nie musi oznaczać, że kolory marki są złote, bo może kolory marki mogą być zupełnie inne, natomiast złoty w tym przypadku może wiązać się z ekskluzywnością i tutaj to daje taką nam wartość i taką wiadomość, natomiast wcale nie musi to oznaczać, że to jest kolor przewodni, bo kolorem przewodnim mogą być inne kolory, które są dopasowane do tego złotego i wtedy nie trzeba się ubierać na złoto, tylko na te inne kolory, które są dopasowane do marki. Dziękuję bardzo, że to dopowiedziałaś. Tak, to jest faktycznie bardzo ważna kwestia. Magda zresztą też dopowiada, że ona często ma tak, że coś jej się bardzo podoba i gra ze sobą, ale sama nie czuje się w tym dobrze. Po prostu lubi ubierać kogoś innego w kolory. Tutaj do tego już się nie będę odnosiła, bo no, inspiracja dla innych. Ania z kolei, że w jej mediach społecznościowych wykorzystuje kolory swojej marki, czyli właśnie czerwony, pomarańczowy, złoty i szary, to Ani bardzo jest w tej chwili widoczne już od dłuższego czasu. Monika z kolei, że jej podoba się wiele barw i kolorów, jest zróżnicowana i nie lubi się ograniczać. Ani, jak się do tego odniesiesz, żeby właśnie być jednak tak... Uważam, że jednak mimo wszystko ważna jest spójność i, no, i jeżeli ludzie co chwilę widzą inne kolory, to trudniej jest im się zidentyfikować z marką, ale też wtedy trudniej nam jest wywrzeć jakieś wrażenie na klientach, dlatego łatwiej jest nam sprzedać produkt, zaprezentować się i pokazać się jako ekspert, jeżeli zdecydujemy się na jakieś konkretne kolory. Uważam, że to jest istotne. Pytanie od Ewy jeszcze, a co jeśli wybrałam wiatraczek tęczowy, dodam ciąg dalszy, jest pedagogiem, wybrała wiatraczek tęczowy, czy to jest źle? No bo tęczowy, no to tęcza ma już wiele kolorów. Nie uważam, że to jest źle, jest bardzo dużo logotypów tęczowych, tylko że tak, po pierwsze to jest logotyp, wiatraczek tęczowy to jest jedno, logotyp, natomiast oprócz tego, że mamy logotyp, możemy zdecydować się na jakieś konkretne kolory marki, to że taki jest kolorowy logotyp nie znaczy, że teraz będziemy robić wszystkie kolorowe, różne wszystkie elementy, chociaż możemy, tylko wtedy warto jest, wtedy może ciekawie wyglądać przy materiałach różnego rodzaju, na przykład każdy podpis w innym kolorze, tak żeby faktycznie było widać tą tęczę i wtedy to będzie ok, będzie to spójne. Natomiast można też wybrać dwa kolory przewodnie, które obok tego logotypu będą i wtedy to też jest ok.
Magda stwierdziła, że ten mój kolor to jest buraczek gotowany. Dzięki, Magda, wielkie. Beata z kolei logo, kolor ma rzeczywiście większe znaczenie niż myślimy. To takie stwierdzenia, więc będę je tylko czytała. Agnieszka proponuje, że na przykład dla krawcowej to może być guzik z przyszyciem dla krawiectwa. Myślę, że to jest też ciekawa uwaga. Agnieszka, spójność kolorów z marką, rewelacyjny pomysł budowania marki, z poznawalności marki. Agnieszko, ucz się, Ania jest naprawdę znakomitą ekspertką. Władku, masz do niej niedaleko, bo Ania jest z Warszawy. W związku z tym, jeśli będziesz potrzebowała pomocy Ani, no to zachęcam Ciebie naprawdę, żeby z jej pomocy skorzystać w budowaniu Twojej marki. Ty jesteś właśnie w momencie przed budowaniem swojej marki, więc warto skorzystać z porad specjalisty. Ania, ty myślę, że jest świetnym specjalistą, żeby Tobie pomóc zbudować Twoją markę. Beata dopisuje jeszcze, że dziękuję, dużo się układa i nabiera nowego znaczenia. Beata już ma dosyć spójną swoją markę, zresztą jutro Beata będzie gościła na naszym live, będzie tak jak Ania dzisiaj ekspertem. Monika jeszcze dziękuję za to, co Aniu powiedziałaś i czas, żeby poeksperymentować u niej jest teraz z fontami. Są pozostałe podziękowania od dziewczyn, więc to tak przelatuję. Dorota nas jeszcze wita z Niemiec, natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Od Agnieszki musimy chyba pamiętać, że ten kolor logotypu musi się przejawiać w współgrać z innymi kolorami zastosowanymi potem w ulotkach, plakatach, stronie internetowej. I ja dlatego to pokazałam, Aniu, bo to jest trzeci punkt, który miałyśmy się poznać, o spójności w ogóle przekazu. To faktycznie jest bardzo ważne, żeby ten logotyp był spójny, no bo nie możemy na przykład dać logotypu pomarańczowego, a wszystkie inne rzeczy będą w kolorze na przykład, nie wiem, różowym i niebieskim, bo one mogą nie do końca ze sobą współgrać. Tak, warto jest dobierać kolory tak, żeby do siebie pasowały, chociaż jeszcze pomarańczowy z niebieskim, no i one też, to zestawienie też ładnie wygląda, tak? Ale jeżeli faktycznie dany kolor do pozostałych kolorów marki nie pasuje, no to nie jest to dobre rozwiązanie, bo projektując materiały reklamowe, którymi są przede wszystkim wizytówka, którymi jest strona internetowa, ulotki, które są coraz rzadziej stosowane, ale jeszcze wiem, że się stosuje, tak? Stosuje się roll-upy, stosuje się różnego rodzaju foldery. Wtedy ważne jest to, żeby być spójnym. W jaki sposób? Przede wszystkim za pomocą kolorów, ale także za pomocą fontów, które stosujemy. I tutaj kolejna rzecz, o której nie mówiłam, ale mówiłyśmy o fontach w logotypie, natomiast fonty w ogóle w całym przekazie, w całej komunikacji również są niezwykle ważne i warto również zdecydować się na jakieś dwa, maksymalnie trzy fonty, które będziemy stosowali dla swojej marki i wybrać je, natomiast nie stosować, nie robić tak, że a, dziś mi się podoba ten, to ja ofertę napiszę w tej czcionce, jutro mi się spodoba inny, to w innej, też nie. To też jest błąd. Warto też określić konkretne fonty, które zawsze będą się przewijać i będą wpływały również na naszą spójność i będziemy je wykorzystywać w naszych materiałach reklamowych. Myśląc o materiałach reklamowych, ważne też jest to, jakiego rodzaju zdjęcia będziemy stosować. To jest kolejna rzecz wizualna, która jest bardzo ważna. Nie używajcie byle jakichś zdjęć. Używajcie takich zdjęć, które faktycznie Was będą wyrażać wartości Waszej marki i Waszą historię. I można kupić zdjęcia ze stoków, można, ale można też zrobić zdjęcia podczas sesji i wtedy one jeszcze lepiej będą sprzedawały i jeszcze bardziej będą z Wami spójne. I wtedy przygotowując się do takiej sesji też warto wybrać i ubrania, i dodatki, wszystko co będzie w kolorze Waszej marki i wykorzystać też takie rekwizyty. I kolejna rzecz, myśląc o materiałach reklamowych, ja uważam, że takim największym obecnie materiałem reklamowym są wszystkie grafiki, które stosujemy w mediach społecznościowych. Wszystko to, co tam pokazujemy. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby to wszystko było ze sobą spójne. Z kolorystyką, z czcionkami, z obrazem. Jeżeli na przykład chcecie pokazać w swojej marce, że panuje tam ład, harmonia, nie wiem, na przykład jesteście joginkami, czy robicie coś, co jest związane z dobrostanem, pokażcie też to na zdjęciach, pokażcie tą przestrzeń, pokażcie dużo bieli, bo to też wpływa na całe postrzeganie naszej marki, bo kolor to jest jedno, natomiast cały efekt, jaki uzyskamy tworząc kombinację, tak, projektując cały przekaz wizualny, robi ogromną różnicę, dlatego warto zwrócić jest
na wszystko uwagę, na wszystko, na zdjęcia, na czcionki, na kolory, żeby to było spójne. Tak, ja dopowiem jeszcze od siebie jedną rzecz. Przypuszczam, że ty też miałaś takie zachowania swoich klientek, kiedy ja mówię klientce, że trzeba zrobić sesję zdjęciową i to mi się zdarzało już niejednokrotnie, to klientka zamiast jeszcze porozmawiać, chwilę zastanowić się, to ona już zamawia fotografa, już jest na sesję umówiona. I po prostu ja mówię, okej, w porządku, głęboki oddech i teraz tak, czy ty wiesz, czemu ta sesja ma ci służyć? No ma być do mediów społecznościowych. Okej, w dalszym ciągu to jest za mało. Czy ty wiesz, w jaki sposób będziesz się prezentowała, jakie będziesz miała ubrania, jakie będziesz miała rekwizyty, czy tobie potrzebna jest komórka w ręku, jakie pozy będziesz miała, bo bardzo dużo fotografów w dalszym ciągu nie są to fotografowie, którzy pomagają w sesji, oni po prostu zrobią dobre jakościowo zdjęcia, natomiast do przygotowania jednak nie zawsze fotograf się nadaje, bo on nie zna często twojej marki. Oczywiście inna jest rola fotografów, którzy sami budują własną markę, którzy mają tą ścieżkę klienta taką, że wcześniej jest rozmowa z klientem, przygotowanie klienta, ale tych fotografów w dalszym ciągu jest mniejszość na rynku. No i to ty musisz pomyśleć o tym, w jaki sposób zaprezentować siebie, żeby móc te zdjęcia później wykorzystać, ponieważ ja też mam doświadczenie takie, że zrobiłam sobie kiedyś sesję, z której nie wykorzystałam żadnego zdjęcia, zapłaciłam za nią kilkaset złotych. Po prostu ona się nie nadawała, byłam piękna na tych zdjęciach i są to piękne zdjęcia do albumu, który mogę mieć u siebie w szufladzie, natomiast niekoniecznie one w żaden sposób, w dobry sposób prezentują mnie, a na zdjęciach też potrzeba, oprócz tego, że mam ładnie wyglądać, czasami naszych emocji, zaskoczenia, zdziwienia, uśmiechu, a może i smutku, bo te zdjęcia, jak będziesz myślała o swojej marce i jej komunikacji, będziesz po prostu w różny sposób wykorzystywała. Bo może będziesz miała post, w którym będziesz pisała o tym, że jesteś smutna z jakiegoś powodu, że coś ci nie wychodzi, no tam raczej zdjęcie takie poukładane, fajnie, fajne pani prezent jeszcze z rękami założonymi, no raczej nie pasuje, więc tutaj też taki element, też tak u ciebie, Aniu, jest, że klientki czasami zamawiają, a jeszcze nie pomyślały, co chcą? U mnie na szczęście tego nie ma, dlatego że klientki jak przechodzą przez cały proces, to dopiero mamy w dalszym procesie, że wtedy robimy zdjęcia, ale zdarzają mi się klientki, które na przykład chcą stronę internetową i mówią, no i już jestem w trakcie robienia sesji zdjęciowej, już jestem umówiona, to robimy i ja sobie myślę, oho, ale skąd wiemy, czy to będzie spójne? To tak, i to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś. Najpierw pomyślcie o tym, jak wyglądać ma wasza marka, zanim zaczniecie zabierać się za sesję zdjęciową. Tak, bo to jest przepalanie po prostu podwójnie budżetu, który macie, a przecież no raczej nie mamy tak olbrzymi budżetu, żeby zrobić sobie co miesiąc sesję zdjęciową świeżą. Julita przy okazji też napisała, że ona nauczyła się bardzo dużo przy sesjach zdjęciowych robiąc makijaże. Julita jest wizerzystką i sama jest właśnie przeplanowaniem takiej sesji dla siebie. Dziewczyny, powoli zmierzamy do końca, prawie godzina naszego czasu, tak jak codziennie mija już. Na koniec, jak zwykle, proszę Was bardzo, żebyście podzieliły się lekcjami, które z dzisiejszego spotkania z Anią Dorot wynosicie. Myślę, że tutaj padło dużo, dużo informacji dotyczących budowania marki osobistej, a w szczególności tej strony wizualnej marki osobistej, która jest także bardzo istotna. Więc podzielcie się w komentarzach przynajmniej jedną lekcją, którą dzisiaj bierzecie. Pamiętajcie, że jak podzielicie się, to jest większa szansa, że po prostu będziecie na to większą uwagę zwracały, a nie, że to będzie tak jak serial, który oglądacie, bo on jest codziennie i zapominacie, co było w tym odcinku. Więc wolałabym, żebyście jednak skorzystały z tego, z wartości, którą Ania się dzisiaj dzieliła i zastosowały ją w życiu, w związku z tym przynajmniej jedna lekcja. Beata, nie pisz tyle cennych informacji. Beata napisała, tyle cennych informacji, dziękuję, bo nie wiem, która jest cenna. Napisz tą konkretną jedną, która jest cenna, żebyśmy wiedziały, do czego się odnieść. To będzie też taki feedback dla nas, w którym kierunku, który element tego spotkania był dla Was szczególnie istotny, który zrobił taki efekt wow, bądź moment aha w waszym postrzeganiu. Także czekamy. Jeszcze taka jedna rzecz, czekamy na komentarze oczywiście. Jeśli ten live jest wartościowy, uważam, że jest wartościowy. Aniu, dziękuję raz jeszcze za tą wartość, którą wnosisz, jeszcze podziękowania będą za moment. To udostępnijcie go na swoich profilach, bo dobrze, żeby on docierał, żeby inne osoby też mogły się inspirować, inne osoby, żeby miały szansę zbudować naprawdę swoją spójną markę osobistą w kwestii oczywiście wizualnej. I być może też skorzystały z usług Ani, z moich też, ale dzisiaj mamy gościa Anię, w związku z tym zapraszam do Was również serdecznie do Ani. Czekając na lekcję, poczytam komentarze, które były wcześniej, które ominęłam. Podziękowanie za odpowiedzi. Tutaj jeszcze Agnieszka, to Agnieszko była już odpowiedź po części na to pytanie, a co jeśli musimy potem stosować logotyp monochromatycznie, czy też to brać pod uwagę, chodziło o kolory znowu, czy kolory w logotypie monochromatycznym. To jest kwestia co przy logotypie czarnym, tak, że to nie ma
znaczenia. Dokładnie, tak. Agnieszka z kolei pisze, że skorzysta z Twojej pomocy, więc Agnieszko, trzymam Ci za słowo. Za więcej nie mogę, ale mam nadzieję, że do Ani trafisz, bo to naprawdę jest dobrej klasy specjalistka. Ja tylko takich gości staram się zapraszać na te spotkania z Wami, żebyście miały jakościowych gości, którzy mogą Wam też ewentualnie pomóc już w życiu poza live'em, poza tą godzinnym spotkaniem. No i czytam teraz lekcję dnia dzisiejszego, czyli Beata bierze spójność. Fantastycznie, Beata, Ty masz już bardzo spójną markę, więc myślę, że tam jest tylko kwestia kilku jeszcze dotknięć, żeby ona była bardziej jeszcze wyrazista. Natomiast przy okazji też Beatę tutaj dałam na planszę, dlatego że Beata będzie jutro naszym gościem i będziemy mówiły na temat tego, w jaki sposób, jakie są w ogóle wyzwania obecnie pracowników, pracodawców w obecnym czasie przy pracy zdalnej, ponieważ pojawia się ich całkiem dużo, mamy różne nastroje i różne emocje i będziemy z Beatą jutro o tym mówił. Beata jest coachem biznesu, ale też z wellbeing ekspertem, i o tym właśnie porozmawiamy, więc przy okazji zapraszam już na jutrzejszy live o godzinie 17, a teraz czytam pozostałe komentarze. Julita, spójność, zadbać o wykorzystanie kolorystyki w strojach i ulepszyć grafiki. Aniu, dzięki za te grafiki. Wejdź na Instagram Ani, zobaczcie, jak ona w sposób fantastyczny prowadzi swój Instagram. Wejdźcie też oczywiście na fanpage i też zobaczycie, jak to wszystko jest spójne, to wszystko jest podopinane, wymuskane niemalże. Ja po prostu uwielbiam takie rzeczy, chociaż sama staram się, ale nie zawsze mi to wychodzi. W ubiegłym tygodniu mi się tego przykład, kiedy ja reagowałam z dnia na dzień na wydarzenia, które się działy, w tym tygodniu wszystko jest zaplanowane, więc przynajmniej planowanie też jest takim moim zdaniem, Aniu, nie wiem, czy to potwierdzisz, że jak zaplanujesz, to masz szansę, żeby ta komunikacja faktycznie była spójna. Dokładnie tak. Najgorzej, jak się robi ad hoc. Lucyna, lekcje, wizualne kwestie, kolory, spójność z misją i marką własną. Fantastycznie. Joanna, ważna jest spójność, istota, szczegół na pierwszym i drugim planie obrazu, symbolika kolorów. Kasia, muszę pomyśleć o sesji zdjęciowej, nigdy jej nie robiłam. Cieszę się, że taką inspirację wzięłaś. Karolina, patrzę zupełnie inaczej dziś na kwestię logo. Już nie mam ciśnienia, żeby je robić na już. Kwestia kolorów jest też ważna. Istotne informacje, że podajesz. Kasia, logo ma wyrażać w jakiś sposób mnie, a nie tylko musi być ładne, ale moje przede wszystkim. Dokładnie tak, Kasiu. Dorota, ja zabieram przede wszystkim kolory i czcianka. I w ogóle muszę czasu słuchać. Nie wiem, co tam było w drugim elemencie, Doroto, wybacz, nie jestem w stanie zrozumieć. Gosia, spójność z samą sobą, to ja przekłada się na naszą markę. Kasia, ubiór spójny z logo i kolorystyką strony, super. Kolorystyką, Kasiu, w ogóle twoją, nie tylko strony, bo to nie chodzi tylko o stronę internetową, tylko kolorystykę marki. Ania mówiła tutaj o marce, strona była jednym z elementów, które buduje markę. Gabrysia, całość bardzo wartościowa, dzięki. Dzięki, Gabrysiu, również. Ewa, jej, ileż dla mnie nowej wiedzy, bardzo dla mnie przydatne i praktyczne. Dziękuję bardzo, będę miała czego się uczyć. Ewa, dzięki serdeczne również. Lucyna, mam nadzieję, że nie będę długo robić takie, że będę niedługo robić takie sesje dla klientów biznesowych. Moje marzenia i sny najbliższy rok, czyli prawdopodobnie mamy do czynienia z fotografką, jeśli chodzi o sesję. Ola, ja zabieram ze sobą przemycanie koloru marki na sobie. Dziękuję bardzo, cenne informacje. Ania, bardziej przyjrzyj się moim zdjęciom. Zobacz, Aniu, jakie tutaj ważne uwagi są w stosunku do właśnie naszego wizerunku, ale takiego zdjęciowego i ubraniowego. Monika, przede wszystkim uświadomiłam sobie, że muszę wyróżnić mój logotyp fontami i odkryć moją spójność. Pięknie. Dorota dopisała, że to chodziło o opisy. Agnieszka, spójność do kolorów, ujednolicenie. Przemyślany logotyp, z którym się utożsamię, będzie sprawiał mi radość. Ograniczenie się do kilku wyróżniających się czcionek. Super, dziękuję. Dziękujemy również, Agnieszka. Pozdrawiamy Niemcy. I Agnieszka druga, najcenniejsze dla mnie logotyp, spójność kolorystyczna oraz wyróżnienie się z danej branży, szukanie czegoś głębszego, aby zaciekawić odbiorcę, na przykład fonty. Przemyślana i odpowiednio zaplanowana sesja zdjęciowa, dziękuję. Dziewczyny, więcej komentarzy nie mam na tą chwilę. Ja Wam serdecznie dziękuję, ale chciałam też podziękować Aniu. Aniu, to była wielka przyjemność Ciebie gościć na tym live'ie i dałaś tak dużo wiedzy i tak dużo inspiracji. Zawsze uwielbiam te spotkania z Tobą, bo naprawdę one są bardzo takie mądre i wartościowe dla odbiorców. Ja również bardzo dziękuję, że mogłam być, Justyno, Twoim gościem. Ja również bardzo lubię się spotykać z Tobą i z Twoją społecznością, bo zawsze czuję taką energię. Mimo tego, że nie jesteśmy obok siebie, ale gdzieś czuję, że napływa we mnie, wiecie, taka Wasza pozytywna energia. Uwielbiam spotkania z kobietami, zawsze jest na nich fantastycznie i też bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za to, że mogłam się z Wami podzielić tą wiedzą, bo lubię dzielić się wiedzą, lubię pokazywać kobietom, jak mogą tworzyć jeszcze lepsze marki. Było mi bardzo miło.
Ja dziękuję. Na koniec już tylko ostatnie komentarze. Dzięki dziewczyny za wartościowy live. Bardzo dużo wiedzy i rad. Dziękuję. To piękna inspiracja, jak zawsze wielka wartość. Dziewczyny, jeśli to wielka wartość, udostępnijcie. Wierzę, że tak właśnie jest. Udostępnijcie ten live dalej. Spotykamy się jutro ponownie o godzinie 17. Jutro gościem naszym będzie Beata Mikowska, która tutaj widzicie jest bardzo aktywna w komentarzach od wielu, wielu live'ów, towarzyszy nam również. I dziękuję Wam za obecność, dziękuję za to, że chcecie się uczyć, chcecie się rozwijać i za to, że możemy po prostu w taki zwyczajny sposób przy tej angielskiej, powiedzmy, herbatce 5 o'clock spędzić czas z sobą. To jest naprawdę bardzo wartościowe i dla Was, i dla nas również. Dziękuję serdecznie, dziękuję Aniu raz jeszcze i do zobaczenia jutro o godzinie 17.